Na koniec serwisu sportowego jeszcze zapowiedzi na kolejne dni. W sobotę i niedzielę od godziny 10 w hali OSIR odbywać się będzie turniej finałowy Mistrzostw Województwa w siatkówkę młodzików. Jutro, czyli 2 marca około godziny 15.30 na stadionie w dolnej części miasta, rozpocznie się sparing tęczy Homanit z Alfą Jaromirowice. Także w sobotę tenisiści tęczy wybiorą się na kolejny mecz wyjazdowy do Żagania, gdzie zmierzą się z tamtejszym ZSTS Żagań w ramach czwartoligowych rozgrywek. Natomiast w niedzielę o godzinie 14 rozpocznie się turniej charytatywny pod nazwą Gramy dla Artura. Odbędzie się on na Orliku przy szkole podstawowej numer 2. W czwartek zapowiada się wiele emocji na kręgielni. Tam panie będą rywalizować w ramach Gama Tadeusz Krasowski Ligi Kobiet w Kręgle. Początek tradycyjnie o godzinie 17. Uwaga! W przyszły piątek w Dzień Kobiet o godzinie 9.30 w hali OSIR-u prawdziwa gratka dla fanów żużlu. Odbędzie się tam lekcja wychowania fizycznego z żużlowcami falubazu Zielona Góra. Wydarzenie nosi nazwę Trening z mistrzem i burmistrzem. Serdecznie zapraszamy, a o wszystkich planowanych wydarzeniach można przeczytać na stronie www.osirkrosno.pl.